Keto Wtorek, odcinek 45. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj temat nabiału na diecie ketogenicznej, czyli kto nie powinien tego nabiału spożywać, jak rozpoznać, że być może mamy problem z nabiałem, no i co zrobić, jak wydarzy się ta straszna rzecz, czyli okaże się, że nie powinniśmy jeść nabiału. Jakie są zamienniki, no bo niektórym wydaje się to po prostu nie do przejścia, że nie będzie śmietany 30 w ich keto diecie. Na te wszystkie pytania odpowiem w filmie oraz zaproszę Was również do jednego mojego wyzwania, które właśnie prowadzę. No to może zacznijmy od tego mojego małego wyzwania. Ja już od jakiegoś czasu nabiału w diecie nie powinnam stosować, a przynajmniej go ograniczałam, i ponieważ jestem alergikiem i te moje alergie z czasem się zmieniają. O tym Wam jeszcze powiem, jak to z tymi alergiami jest. Natomiast obecnie po prostu mi nabiał osobiście nie służy. Więc jeżeli być może też tak macie, albo dowiecie się o tym z tego filmu, że warto byłoby nabiał wykluczyć, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Link macie w opisie do filmu, bo tam będę w najbliższym czasie wrzucać inspiracje dotyczące właśnie mojego czystego keto, jakie posiłki jem w ciągu dnia i co, dlaczego i tak dalej, więc jeżeli chcecie dołączyć do tego wyzwania czyste keto, to nie musi być keto bez nabiału, to pamiętajcie, może macie jakieś inne priorytety, które w tym okresie są akurat dla Was ważne. Jeżeli tak, to dołączajcie do mnie na Insta. No a my przechodzimy do tematu nabiału i tego, jakie mogą być z nim problemy. Po pierwsze, najpierw kilka definicji. Według European Dairy Association, czyli tej federacji, która się zajmuje nabiałem w Europie, 37% Polaków ma nietolerancję mleka. Natomiast to nie znaczy, że tylko 37% Polaków tego mleka jeść nie może, ponieważ mamy nietolerancję, ale mamy też alergię. I statystycznie biorąc, ponad 60% osób ma problem z trawieniem nabiału. I teraz kilka definicji. Nietolerancja dotyczy cukru mlecznego, czyli laktozy. Nietolerancja laktozy, jeżeli występuje, to możemy to łatwo zbadać testem, po prostu robimy sobie test na nietolerancję laktozy, albo mamy zazwyczaj takie objawy, że po wypiciu mleka czy po zjedzeniu produktów nabiałowych, które tą laktozę mają, mamy biegunki, boli nas brzuch i tak dalej, czyli wszystkie te dolegliwości ze strony układu pokarmowego. To jest zazwyczaj. Natomiast mamy też alergię. I chyba nawet większy odsetek ludzi ma alergię na mleko. I tutaj to nie jest tylko laktoza, są też białka mleka, na które możemy mieć alergię. Jest tak zwana alergia natychmiastowa, czyli IgE zależna. To są immunoglobuliny E. Czyli jeżeli mamy tą alergię, to nawet nie musimy sobie robić testów, bo po prostu od razu po spożyciu danego produktu, który zawiera alergen, mamy problem. I to są podobne problemy jak właśnie przy nietolerancji, czyli ze strony układu pokarmowego. Natomiast jest druga alergia, którą na przykład ja posiadam i myślę, że posiada bardzo wiele osób i często nawet o tym nie wie. To jest alergia IgG zależna, tak zwana alergia opóźniona. Jest też z alergii opóźnionych alergia IgA, której rezultat możemy odczuć troszkę wcześniej. Natomiast skupmy się na IgG. IgG może nawet do 4 dni wywoływać reakcję. Czyli na przykład mam alergię na żółty ser, zjadłam pizzę w poniedziałek, nie, w niedzielę zjadłam pizzę, tak od święta, no i w środę po prostu boli mnie brzuch, boli mnie głowa, mam wysypkę na skórze i jest bardzo dużo tych objawów, które mogą świadczyć o alergii IgG zależnej, dlatego po pierwsze jest ona opóźniona w czasie, a po drugie nie jest taka specyficzna, to znaczy, że nie jest tak łatwo wcale się zorientować, że rzeczywiście to ten ser z niedzielnej pizzy mi zaszkodził. To nie tylko chodzi o to, że będzie nas bolał brzuch, będziemy mieć wysypkę czy coś innego, tylko chodzi też o to, że wtedy nabiał działa na nas prozapalnie. A ja bardzo często mówię o tym, że właśnie
te wszystkie czynniki chorobotwórcze i choroby, które nas teraz dotyczą, to są właśnie choroby o podłożu zapalnym. Nasz układ immunologiczny, układ odpornościowy jest wtedy osłabiony, ponieważ wprowadzamy do swojego krwiobiegu, do swojego organizmu coś, co on uznaje za intruza, z czym sobie nie radzi i z czym musi cały czas walczyć. W ten sposób, jeżeli mamy cały czas jakiś alergen w organizmie, możemy nawet się nabawić różnych chorób autoimmunizacyjnych, autoimmunologicznych, typu na przykład u kobiet najczęściej Hashimoto. Ponieważ jeżeli mamy cały czas stan zapalny i coś się tli, to nic nie da, że będziemy sobie jakieś plasterki przyklejać, jeżeli będziemy tam dolewać tej oliwy do ognia. I to wreszcie po kilkunastu, a czasem niestety nawet kilkudziesięciu latach, znaczy stety, niestety, no nie widzimy objawów, o to mi chodzi, że niestety, ale coś się wydarzy, coś wybuchnie, okaże się, że nagle jesteśmy poważnie chorzy, a tak naprawdę ten proces zaczął się dużo, dużo wcześniej i trwał przez lata. Dlatego nabiał działa na nas prozapalnie i jeżeli mamy z nim problem, to warto o tym wiedzieć i po prostu go wykluczyć. Jeżeli chodzi o nietolerancję, to po prostu nie mamy enzymów, które trawią daną rzecz, czyli na przykład laktoza, czyli cukier mleczny, nie mamy enzymu laktazy, bo on u bardzo wielu osób zanika już po trzecim, czwartym roku życia, więc albo go nie mamy w ogóle, albo go mamy po prostu za mało i to się nie zmieni, więc jeżeli mamy nietolerancję, to prawdopodobnie nigdy dobrze nie będziemy tolerować mleka. Natomiast przy alergiach te alergie są zmienne. Te alergie można wyleczyć, wyciszyć, bo jeżeli na przykład zastosujemy protokół eliminacyjno-rotacyjny i dobrze to przejdziemy, nasz organizm się uspokoi, nasz układ immunologiczny się odbuduje, nie będzie więcej stanów zapalnych, tych przewlekłych, to wtedy może się okazać, że do tego nabiału możemy wrócić. Ja na przykład dawniej miałam alergię na nabiał i nie mogłam go spożywać. Później to wszystko mi ustąpiło i przez bardzo długi czas na keto spokojnie mogłam jeść nabiał. Owszem, ja jestem przeciwniczką mleka. Wiadomo, że trzeba wybierać ten nabiał dobrej jakości, bo to też jest bardzo ważne, że teraz ten nabiał jest mocno przetworzony, ma różnego rodzaju antybiotyki w sobie itd., itd., to co znajdujemy na półkach sklepowych. Natomiast teraz ja znowu wiem, że na ten nabiał źle reaguje i to może wywołać stres. U mnie to prawdopodobnie wywołała przeprowadzka i zupełna zmiana zamieszkania, zmiana środowiska i otoczenia, więc jest bardzo wiele czynników. Na alergie te opóźnione możemy zrobić oczywiście testy. Ja zazwyczaj korzystam i współpracuję z Instytutem Mikroekologii i to jego polecam moim podopiecznym. Natomiast te testy są drogie, bo taki test, żeby to miało sens i żeby tych alergenów było wystarczająca ilość, to około 1000 zł kosztuje. Więc nie musisz tego testu robić, jeżeli nie chcesz albo Cię na to nie stać. I co wtedy? Ja wtedy polecam zrobienie tak zwanego resetu. Czyli wywalamy, jeżeli podejrzewamy nabiał, to wywalamy go z naszej diety na przynajmniej 2 tygodnie, a najlepiej na 3 albo na miesiąc. I po tym okresie czasu testujemy. Czyli na przykład bierzemy sobie ten ser, śmietanę 30, czy co tam jeszcze chcemy i po prostu to jemy. Jeżeli się okaże, że masz alergię na nabiał, to uwierz mi, nie musisz robić testów, bo po tym resecie, kiedy Twój organizm się zresetuje, kiedy już te alergeny nie będą w nim krążyć i nagle mu je zapodasz, to tam będzie armagedon. Więc na pewno będziesz wiedzieć, jeżeli tą alergię masz. A jeżeli wszystko jest ok, no to super, gratuluję, przybij sobie pionę i możesz nabiał jeść. Więc ten reset naprawdę bardzo dobrze się sprawdza, żebyśmy po prostu wiedzieli co i jak. Ale jeżeli masz objawy i teraz do tego przechodzimy, kiedy warto zastanowić się nad eliminacją nabiału? Na keto, jeżeli nie chudniesz, jeżeli cały czas odkłada Ci się woda w organizmie, czyli czujesz takie opuchnięcie narządów, czy to stóp, czy to rąk, różne, w różnych miejscach to się dzieje, to również znaczy, że najprawdopodobniej jest jakiś alergen i bardzo prawdopodobne, że jest to nabiał, ponieważ jeżeli mamy na coś reakcję alergiczną, to właśnie zatrzymuje się woda w naszym organizmie. Na ketozie tego nie ma, bo woda z nas schodzi, ale jeżeli nie wyeliminujesz alergenu, to ona może zostać. Kolejna sprawa, jeżeli wciąż masz bóle głowy czy migrenowe bóle głowy, które zazwyczaj na keto mijają, to również zastanów się, czy przypadkiem to nie jest nabiał. Jeżeli masz różnego rodzaju wysypki na skórze,
swędzi cię skóra i to akurat u mnie w ten sposób zazwyczaj się objawia, to też być może warto sprawdzić, czy to nie nabiał. No i kolejna rzecz, jeżeli masz słabe samopoczucie. Mówi się, że na keto, jeżeli nasz mózg operuje na ciałach ketonowych, to mamy dużo energii, świetnie się czujemy. Jeżeli u ciebie tego efektu nie ma, to również przyjrzyj się swojemu jedzeniu, bo to może być mleko. I jeżeli przechodzisz na keto i masz autoimmunologię, to zresztą nieważne, czy przechodzisz na keto, czy nie, ten nabiał zazwyczaj jesteśmy na niego uczuleni. Ja, jeżeli na przykład chodzi o Hashimoto i o moich podopiecznych, którzy zrobili stricte badania właśnie alergii IgG zależnej, to ani jednej osoby nie było, która nie miałaby alergii na nabiał, szczególnie na nabiał krowi. Dobrze, ale co w takim razie możemy zrobić, jeżeli tego nabiału jeść nie powinniśmy, albo chcemy to sprawdzić i przez 2 tygodnie na przykład zrobić sobie reset? Ja wiem, że złapanie plasterka żółtego sera i zrobienie sobie z niego jakiegoś rolsa albo po prostu dowalenie sobie śmietany, jak chcemy dobić tłuszcze, jest wygodne. Natomiast uwierzcie mi, jest bardzo dużo sposobów na to, żeby tego nabiału w diecie nie mieć. Ja z racji tego, że mam dużo właśnie podopiecznych z autoimmunologiami, to mam bardzo dużą bazę przepisów i raczej nikt nie narzeka, że jest monotonnie, więc naprawdę da się. Przede wszystkim możemy używać mleka roślinnego. Zresztą w ogóle mleko krowie nie jest ketogeniczne, ma dużo tej laktozy, czyli cukru mlecznego. Natomiast mleko migdałowe czy mleko kokosowe będzie dobrym zamiennikiem. Oczywiście one też mają węglowodany, więc nie w bardzo dużej ilości. No ale jeżeli na przykład zrobimy sobie kawę właśnie z dodatkiem takiego mleka, to wszystko będzie ok. Jeszcze kuloodporną z dodatkiem takiego mleka, super. Kolejna rzecz to oczywiście możemy smażyć na oleju kokosowym. W ogóle olej kokosowy i śmietanka kokosowa są fantastycznymi zamiennikami. Jeżeli na przykład robicie sobie pieczywo czy keto, tak zwane keto bułki, które Olala LCHF ma na swoim, na nie przepis na swoim blogu, to są, można też je zrobić bez laktozy. Po prostu wtedy zamiast serka twarogowego używamy właśnie śmietanki tej czwartej, sztywnej części z mleczka kokosowego, więc naprawdę da się. Masło możemy zamienić na masła roślinne, oczywiście one są słodkie, więc jeżeli chcemy coś zrobić na słodko, natomiast fajnie się również sprawdzają. Smarować pieczywo możemy awokado. Awokado, jeżeli je fajnie rozdrobnimy, jeżeli jest dojrzałe, a jeżeli jest niedojrzałe, to możecie je, żeby szybciej dojrzało, zawinąć w folię aluminiową. I wtedy, jeżeli ono jest miękkie, to możemy spokojnie zrobić sobie fajną pastę i nie musimy do tego używać masła czy jakichś serków twarogowych, którymi zazwyczaj do tej pory smarowaliśmy wszystko. No i jeżeli chodzi o dodawanie różnego rodzaju serów do sałatek, to słuchajcie, dressingi można robić bez nabiału. Majonez, wow, jest bez nabiału. Owszem, on jest na jajach. Wiem, że niektórzy mówią, że jaja to też nabiał. Ja nie do końca traktuję jaja jako nabiał, chociaż one też mogą alergizować. Natomiast to już jest temat na kolejny film. Ponieważ dla mnie nabiał, definicja nabiału to jest to, co pochodzi od ssaków i głównie są to produkty mleczne. Jaja się w to nie wpisują. Natomiast majonez nie ma nabiału. I spokojnie możemy sobie go dodawać do produktów. Możemy sobie robić różnego rodzaju sosy i dressingi, które nam te sałatki urozmaicą. Na przykład aioli, które jest bardzo pyszne i proste do zrobienia, więc opcji jest naprawdę masa. A jeżeli już potrzebujesz tego serowego posmaku, to możesz sobie na przykład dodać płatki drożdżowe, które są też dobrym źródłem białka. Co prawda sposób ich produkcji nie do końca jest taki super czysty według mnie, ale one też będą fajnym zamiennikiem, a one trochę tak smakują jak parmezan, więc warto wypróbować, jeżeli bardzo Ci będzie tego brakować. No i uwaga, najlepsze zostawiłam na koniec. Masło klarowane, tak zwane masło ghee, zazwyczaj jest dobrze tolerowane u osób, które mają nietolerancję laktozy i które mają alergię na białka mleka. Ponieważ masło ghee to jest wytopiony tłuszcz mleczny, tam już jest praktycznie tylko tłuszcz. I ja na przykład na moim czystym keto używam ghee, używam masła klarowanego
I naprawdę nie ma z tym problemu. Możecie je sobie sami wytopić z mleka, przepraszam, z masła, zwykłego masła. Bierzecie masło albo robicie też ze śmietany, to już jest high level. Też można zrobić masło ghee, albo po prostu z mleka możecie sobie je kupić. Ja z takich z wyższej półki produktów to uwielbiam po prostu wszystko, wszystkie masła firmy Palce lizać. Zresztą tam też energia do kawy też jest z tej firmy, to Wam podlinkuję. Ono jest troszkę droższe, ale jest po prostu przepyszne. Więc jak widzicie, tych zamienników jest masa, a jeżeli czujecie niedosyt, to zapraszam Was naprawdę na mojego Insta, bo tam troszkę tych przepisów będzie, a wkrótce to w ogóle będę miała dla Was dużo przepisów, bo przygotowuję dla Was oprócz kursu dotyczącego ketoadaptacji również... taką niespodziankę właśnie odnośnie przepisów, ale to też dłuższy temat. I nie jakby... Zakładam, że to jest właśnie czyste keto, czyli keto bez nabiału. Natomiast jest furtka, bo jeżeli na przykład mamy nietolerancję laktozy, to można stosować nabiał bez laktozy. On jest troszkę zmodyfikowany, może to nie jest jakieś mega sztuczne, ale jednak tam coś pomieszali. Ale jeżeli myślisz, że mleko bez laktozy możesz sobie pić, jeżeli masz alergię na nabiał, no to niestety niekoniecznie, ponieważ alergia zazwyczaj dotyczy też białek mleka, a mleko bez laktozy to jest tylko bez tego cukru mlecznego. Więc to przy nietolerancji jeszcze się może sprawdzić. Natomiast przy alergiach też jest tak, że na przykład możemy mieć alergię na mleko, możemy mieć alergię na ser Gouda, a na przykład nie mamy alergii na ser cheddar. Więc często te sery długo dojrzewające lepiej tolerujemy, ale jeżeli temat serów Was interesuje, to dajcie znać w komentarzu i o tym nagram kolejny film. Jakie sery wybierać, kiedy, które według mnie są dobrej jakości, a które nie, bo jak wiecie, ten rynek mleczarski, no to naprawdę tam po prostu jest wszystko i nie ma sensu też się truć pewnymi rzeczami. Okej, to tyle w temacie keto bez nabiału, da się, uwierzcie mi, warto samemu spróbować, jakie to na nas przyniesie efekty, ale jeżeli się super czujesz, że jest wszystko w ogóle git, to też nie ma się co tam, wiecie, za bardzo w żadną stronę i w żadną skrajność przesuwać, więc jak jest wszystko ok, to tam ta śmietana, po prostu deser ze śmietaną i z borówkami, to jedz. Tylko nie codziennie może. Dobra, to ja Wam bardzo dziękuję, życzę Wam dużo pozytywnej energii w tym czasie nie tak łatwym, w którym nagrywam ten film. Dla nas wszystkich pozdrawiam Was ciepło, nie dajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!